Witam serdecznie, drodzy widzowie, podcast Drzewo Rozkmin. Rafał Gładysz, moim rozmówcą dzisiaj. Bardzo mi miło, witam. No i Rafale, na Twitterze opisujesz siebie tak. Dziennikarz i fotograf w pokerowym świecie. Podobno człowiek, instytucja w polskim pokerze. Lubię myśleć, że tak właśnie jest. Bardzo lubię nawet. A czemu tak myślisz? Czemu tak myślę? Dlatego, że chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która zajmuje się tak wielodrogowo pokerem, jak ja się zajmuję. Znaczy nawet bez żadnej zbędnej skromności powiem, że na pewno jestem jedyną osobą, która to robi. Od wielu lat jestem dziennikarzem pokerowym, ale jakby no te moje zainteresowania wokół pokerowe są zdecydowanie szersze. I robię o wiele więcej rzeczy. No oczywiście pierwsza podstawowa sprawa, no to od wielu, wielu lat, w zasadzie od 2009 roku już, walczę o legalizację pokera w Polsce na różne sposoby. Ktoś powie, że jak tyle lat walczę i nic nie wywalczyłem, to jestem dupa nie działacz, nie? Ale no... To jest walka z wiatrakami i póki co wiele się nie udało zdziałać i zrobić, no ale jakby cały czas staram się zaznaczyć obecność tego środowiska pokerowego po prostu w społeczeństwie, tak? Cały czas staram się zwracać uwagę tych zwykłych kowalskich, którzy o pokerze wiedzą niewiele albo wręcz nic, że poker to nie jest to, co im pokazują w westernach czy w Wielkim Szu. Tylko jest to potężny biznes, to jest jedna z najszybciej rozrastających się gier, powiedziałbym, na świecie. Trwa od mniej więcej 20 lat potężny boom pokerowy na świecie i wszędzie o tym jakby jest głośno, tylko nie u nas. No więc jakby staram się ludziom pokazać, że poker po pierwsze to nie jest żadne zło. To nie jest żaden plan szatana na to, jak spętać umysły w niewinnych ludzi. Że to nie jest hazard, o jakim myślą wszyscy, myśląc hazard. Bo jest to gra umiejętności z jakimś tam elementem losowym, który po prostu w grach karcianych jest zawsze obecny. I jest to przede wszystkim fantastyczna rozrywka, fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu, dla wielu również sposób na życie, dla wielu również zawód, a przede wszystkim dla wielu również zawód, na którym zarabia się ogromne pieniądze. Oczywiście zaraz ktoś powie, że jak się zarabia duże pieniądze, to ktoś przegrywa te duże pieniądze i oczywiście tak jest, ale to nie jest na zasadzie takiej, że pokerze się zawsze tylko przegrywa. No, poker ma tą swoją przewagę nad innymi w ogóle grami, sportami i tak dalej, że nie wiem, przypuśćmy, jakbyś chciał zagrać w tenisa z Rafą Nadalem, no to po pierwsze ciężko by było w ogóle zorganizować taki pojedynek, no i nie miałbyś w tym pojedynku szans. No, nawet jakby grał plecami do ciebie ustawiony, to pewnie by cię ograł, tak? A w pokerze jest tak, że w zasadzie w każdej chwili możesz usiąść do stołu z najlepszymi zawodnikami na świecie. I nawet jeśli jesteś totalnym amatorem, znasz w zasadzie tylko zasady i podstawy tej gry, to jesteś w stanie również wygrać z tymi najlepszymi graczami. Właśnie na bazie tego elementu losowego, o którym wspominałem wcześniej. W związku z tym uważam, że jest to gra, która daje ogromne emocje i staram się ją po prostu propagować. No. A że przy okazji robię jeszcze 1000 różnych innych rzeczy właśnie wokół pokera. Jestem fotografem pokerowym, też jedynym w Polsce, który zajmuje się tym, że tak powiem, na bieżąco od lat. Specjalnie po to pokończyłem kursy fotograficzne, żeby umieć robić fajne zdjęcia na turniejach i z tego, co ludzie mówią, to im się ta moja robota podoba. Komentuję pokera w telewizjach od wielu, wielu lat. Oczywiście tego pokera nie ma zbyt wiele, umówmy się. No ale jak już ten poker jest, to zazwyczaj jestem zaproszony do tego, żeby go komentować, tak? No więc, czy współkomentować. Więc uwielbiam tą robotę, więc też bardzo żałuję, że
tego pokera w telewizji jest tak mało, tak. No, oczywiście mówię, no tam współorganizuję jakieś tam imprezy pokerowe, zajmuję się na przykład korektą książek pokerowych. Ostatnio robiłem korektę merytoryczną dla wydawnictwa Agora, które wydawało książkę poświęconą pokerowi, no i tak dalej, i tak dalej. No generalnie, gdzie się ten poker pojawia, to ja tam ten swój nos wielki wtykam i gdzieś tam staram się w tym uczestniczyć. No i tak po prostu być wszechobecnym w tym pokerowym świecie. O, takie krótkie słowo wstępu. No tak, zapytałeś się, dlaczego tak myślę, no to tam musiałem to jakoś, wiesz, tam na tym Twitterze to nie możesz za dużo napisać opisowo, więc trzeba pisać krótko, ale jak już ktoś dopytuje, no to wiesz, no ja tam nie jestem, nie należę do osób skromnych, więc jak cię ktoś pyta, to ja się lubię pochwalić. No. No dobrze, ale skąd się wzięło w ogóle zainteresowanie pokerem? No bo, nie wiem, za dzieciaka już, wiesz, zaczyna się od gry w karty w wojnę, później no, przychodzą... No tak, jakby z kartami miałem do czynienia od małego dzieciaka, bo grałem bardzo dużo w karty z moimi dziadkami, grałem dużo w karty z moją siostrą cioteczną, z którą wyjeżdżaliśmy na wakacje i tam ryżnęliśmy w Macao na kocu na plaży. Grałem w jakieś tam tysiące, w jakieś remiki i tak dalej, we wszystkie w sumie gry. W tym również w pokera pięciokartowego dobieranego. Ojciec nauczył mnie grać w brydża, no więc jakby no, karty były zawsze obecne w moim życiu, a ten poker, powiedziałbym, obecny wziął się stąd, że ja od 99 roku mniej więcej zacząłem grać w bowling. Byłem zawodnikiem takim bardzo czynnym i bardzo aktywnym. Wylądowałem między innymi też w reprezentacji Polski w bowlingu, wyjeżdżałem na jakieś tam imprezy mistrzowskie. I mój serdeczny przyjaciel Grzegorz Mikielewicz, pseudonim Warsaw, wyjechał wtedy z Warszawy do Krakowa i stamtąd jakby na kręgielnię przywiózł nam Texas Hold'em. Pokazał nam tą grę, no i my tam sobie po turniejach bowlingowych siadaliśmy na kręgielni do stołu i graliśmy sobie w grę, w którą on nas w sumie zaczął uczyć grać wtedy. To był jakiś 2003, 2004 rok, może 2005, jakoś tak mniej więcej. No i w pewnym momencie no była nas taka dosyć duża zgrana grupa, powiedzmy tam, nie wiem, przynajmniej z 10-12 osób, które zaczęły grać tak, powiedzmy, bardziej poważnie w tego pokera. A ja z kolei w 2007 roku doznałem kontuzji kręgosłupa. 3 miesiące leżałem w łóżku, bo się nie mogłem ruszyć. No i w zasadzie już wtedy jakby no było pewne, że ja raczej do bowlingu nie wrócę. Pojechałem jeszcze na Mistrzostwa Świata do Korei, ale miałem tam jechać jako zawodnik. Ostatecznie pojechałem jako szef ekipy. Jak już wróciłem z tych mistrzostw, no to wiedziałem, że no za wiele to już nie zdziałam, no bo ten kręgosłup mi jednak mocno doskwierał. No i jakby tak z ciekawości, szukając gdzieś upustu tych swoich, że tak powiem, niespełnionych emocji sportowych i ambicji różnych, poszedłem po raz pierwszy na Warszawską Ligę Pokera do słynnego, legendarnego baru alternatywnego na Ursynowie, który już od wielu lat nie istnieje, notabene. No i tam zameldowaliśmy się jakąś taką większą ekipą właśnie bowlingową. No i zaczęliśmy sobie gierkować na tej Warszawskiej Lidze Pokera. No i jak już tam zaczęliśmy, no to już poszło. No, za chwilę zaczęliśmy organizować, znaczy, oprócz tych organizowanych tam turniejów, zaczęliśmy grać wtedy w kasynie w hotelu Hyatt, gdzie również były turnieje organizowane i gry kaszowe. To był jakiś, mówię, 2007-2008 rok. A potem otworzyło się zaraz kasyno w hotelu Hilton, kasyno Olympic. No i już wtedy to już byliśmy
Ja już tam mieszkałem w zasadzie. Meldowałem się na 19 do roboty, o 6-7 rano stamtąd wychodziłem. Dzień w dzień, nieważne czy było zimno, ciepło, lato, zima. W zasadzie tam no, tak jak inni chodzą na, nie wiem, na 7 do fabryki, to ja chodziłem na 7 wieczorem do roboty grać. I tak to się... No i w 2007 roku w ogóle zrzuciłem robotę w windykacji. Pracowałem 13 lat w windykacji, a coś tam mi tam w robocie przestało się podobać, więc po prostu pieprznąłem to z dnia na dzień i zostałem, nazwijmy to, profesjonalnym pokerzystą. No i tak to trwało jakiś czas. No, no dobrze, to a pierwsze takie pieniądze zarobione z pokera, ale nie na grze w pokera, no bo teraz rozmawiamy cały czas, że ty chodziłeś po prostu zarabiać dniówki w kasynie, tak? No. A taka pierwsza praca, w której nie grałeś, ale zacząłeś zarabiać na tym pieniądze związane z pokerem. Wiesz co, zostałem właśnie chyba w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam, jednym z pierwszych ambasadorów marki pokerowej w tym kraju. Wtedy bardzo mocno rozpychał się Paradise Poker. To był taki poker room, który chyba już nawet nie istnieje od dawien dawna, no ale wtedy to był taki poker room, który był no, jednym z czołowych na świecie. No i zaproponowano mi bycie ambasadorem tego poker roomu. No i chyba dostawałem wtedy za to, nie wiem, 200 czy 300 euro miesięcznie, jakoś tak. No to była taka pierwsza pokerowa, ale nie związana z grą, powiedzmy, jakaś no, praca zarobkowa, nazwijmy to, no bo jakieś tam pieniądze za to dostawałem, za to, że tam grałem, że promowałem i opowiadałem ludziom o tym poker roomie, nie? Byłem reprezentantem, o, tak to się ładnie nazywano. Mam tu takie pytanie od widza. Co sądzisz o upadku historycznej strony Poker Texas? Ty byłeś redaktorem naczelnym tej strony. No ja byłem związany z Poker Texas od samego początku. Mój dobry przyjaciel Paweł Pawciomajewski był jednym z założycieli tej strony i no, zaprosił mnie jakby wtedy do blogowania na tej stronie. Co robiłem dość często i tak bym powiedział, prawie codziennie pisałem swego czasu jakieś tam kolejne odcinki bloga, no bo w zasadzie co wracałem w nocy z gierki, to dzieliłem się swoimi emocjami na tym blogu, a że ja wtedy byłem no lekki wariat, powiedzmy, teraz już jestem starszy człowiek, spokojny. Ale wtedy byłem świrem, no to musiałem wylewać te swoje emocje złe i dobre na przysłowiowy papier. No i jakby no byłem cały czas obecny w życiu tego Poker Texas. Później jakby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły po paru latach. Zresztą ja na chwilę rzuciłem w ogóle pokera w 2011 czy nie, w 2012 roku. Tak, miałem taką półtoraroczną przerwę, bo akurat zająłem się wtedy zupełnie czym innym. No ale ciągnie wilka do lasu, szybciutko się tam, że tak powiem, ogarnąłem i wróciłem. Gdzieś tam podjąłem współpracę z innym portalem pokerowym. No i akurat był ten taki moment, że tam była zmiana właścicielska, jeżeli chodzi o Poker Texas. I nowi właściciele stwierdzili, że to w sumie jest niegłupi pomysł, żebym to ja, że tak powiem, tą redakcję jakoś tam poprowadził i utrzymał, że tak powiem, przy życiu. Bo to wtedy właśnie już też od paru miesięcy no, portal, tak bym powiedział, cienko sobie radził. W zasadzie nic tam się nie działo. No i, że tak powiem, dzięki mojej i całej tej ekipie pracy, no jakoś żeśmy wyprowadzili portal na prostą ponownie. No a ja odszedłem stamtąd w 2019 roku, no bo jakby zachciało mi się czegoś nowego, jakiegoś nowego projektu. Ja nie umiem
siedzieć zbyt długo na miejscu i cały czas no, jakieś 4 lata to już dla mnie jest w ogóle absolutny top topów, co ja potrafię na dupie w jednym miejscu siedzieć. Więc właśnie to mniej więcej tak wtedy było, że już te 4 lata minęły. No i zająłem się swoim portalem. No i co? No i co się tam wydarzyło już dalej? No to już jakby jest poza mną. No to oczywiście jest mi trochę przykro, bo jednak ten Poker Texas jest taką ikoniczną wręcz stroną w polskim pokerze. Drugą taką stroną było forum pokerzysta.pl, które no, nawet funkcjonuje do tej pory, tak? W sensie istnieje i jest dostępne, ale jest takie trochę martwe, bym powiedział. No ale no, co ja mogę sądzić? No trochę przykro, no, ale tak jak mówiłem, no w zasadzie nie było mnie za bardzo chyba kim zastąpić po prostu, bo nie ma osób zajmujących się, tak jak mówiłem na wstępie, nie ma osób zajmujących się takimi tematami u nas i no nie sklonuję się, sorry, ale po prostu, no wiesz, jeżeli ktoś nie ma do tego tak serca, pasji takiej w sobie i tak dalej, no to nie może się tym zajmować, bo naprawdę w to trzeba włożyć po prostu całego siebie, nie? Albo się tym tematem interesujesz i jesteś w stanie prowadzić stronę w taki sposób, żeby wszystkich zainteresować tym, co tam się dzieje, no albo lepiej po prostu, wiesz, no, nie zajmować się tym, no bo po co, no? Jaki byś film albo książki o tematyce pokera polecił dla widzów? Wiesz co, to pytanie o filmy to jest takie bardzo częste pytanie, które pada w różnych wywiadach i ja za każdym razem mówię, że tak naprawdę to tych pokerowych filmów, takich, które można polecić wiesz, że tak powiem, z czystym sumieniem, to nie ma zbyt wiele. Nie? Jest taki z Nortonem i z Mattem Damonem. Tak, tak. No oczywiście najsłynniejszy i taki najbardziej bliski pokerzystom jest film Randers. O przekoszmarnym polskim tytule Hazardziści, który w ogóle w zasadzie no jest totalnie z dupy po prostu, nazwijmy po imieniu. Ale Randers opowiada rzeczywiście o blaskach i cieniach pokerowego życia. Nie? Oczywiście jest tam przejaskrawiony w paru miejscach, no bo tak, że tak powiem, wypada w fabule czasem coś podkręcić, ale rzeczywiście no jest najbliższy z sercu pokerzysty, bo pokazuje prawdę, nie? To znaczy nie pokazuje tylko, że kroczy się od zwycięstwa do zwycięstwa, wiesz, i jesteś tam na samym dnie i jesteś w stanie zostać czempionem, nie? No, oczywiście jasne, możesz, ale jakby trzeba też pokazać te wszystkie ciemne strony, które są po drodze, nie? Czyli tak zwane torby, czyli po prostu bankructwa. Trzeba pokazać tych ludzi, którzy idą w tym złym kierunku, czyli idą w takie, jak my to mówimy, gambolstwo, czyli taki twardy hazard. Trzeba pokazać to, że no, ludzie czasami nie znają umiaru w grze i tak dalej, i tak dalej. No, nie ma się co oszukiwać. No, jest to jakaś strona pokera, ale z drugiej strony nie jest to też taka ciemna strona pokera, jakby ci przeciwnicy pokera chcieli i w ten sposób to pokazują. Wiadomo, no wszystko siedzi w głowie, tak? Wszystko jest dla ludzi, więc gra w pokera też jest dla ludzi, tak jak wszystkie inne używki chociażby są dla ludzi. No, jedni robią to z głową, inni robią to na żywioł idąc. No więc tak samo jest z pokerem, tak samo jest z hazardem. Hazard jest normalną rozrywką dla ludzi, tak? Jak lecisz do, nie wiem, Makału czy Las Vegas, czy idziesz po prostu do kasyna, a nawet w Warszawie tutaj, tak? To po prostu idziesz się dobrze zabawić, ale masz świadomość tego, że ta zabawa może kosztować cię pieniądze. No. Jak idziesz do kina czy do knajpy, też wydajesz pieniądze na rozrywkę. Więc tutaj po prostu kwestią jest tego, na ile cię stać, żeby ewentualnie przegrać i czy masz łeb na tyle mocny, żeby
nie pójść dalej, wiesz, no, cygan zlał syna nie za to, że grał, tylko za to, że chciał się odegrać, nie, więc jak mówi powiedzenie, więc właśnie trzeba mieć trochę zdrowego rozsądku w sobie i wtedy wszystko jest dla ludzi. No a wiesz, no jakby wracając do tych filmów, te wszystkie filmy właśnie są takie za bardzo cukierkowe, nie? I one tam, no właśnie wiesz, pokazują tego pokera albo w taki bardzo prosty, banalny sposób, taki wręcz, no taki wiesz, że jak oglądam, jak obejrzę to typowy Janusz, tak, do kotleta, to powie, o, no fajne, nie? Ale jak ogląda to ktoś, kto ma jakiekolwiek blade pojęcie nawet o pokerze, no to wie, że to jest taka po prostu ściema i lipa. No, a Randes jest takim filmem, który można polecić z całego serca, bo po prostu jest najbardziej taki uczciwy. Oczywiście, mówię, też przejaskrawiony, ale jest uczciwy. No a poza tym, no to kilka takich filmów, powiedzmy, no nie wiem, taki chyba najbliższy, powiedzmy, tego świata wielkiego pokera to jest film Lucky You. Też dosyć dobrze pokazane jest środowisko pokerowe. Jest wykorzystanych wiele takich faktów, że tak powiem, z historii światowego pokera, no głównie amerykańskiego oczywiście. Więc można to sobie obejrzeć, no ale mówię, gdybym miał tam polecać jakieś takie konkretne tytuły, to wiele by tego nie było. A książki jest lepiej? Wiesz co, no teraz właśnie mówiłem o tej książce wydanej przez wydawnictwo Agora Marii Konnikowej. To jest książka Myśl jak pokerzysta, jest polski tytuł. To jest pani psycholog, która postanowiła w swoim życiu, nie wiedząc nawet ile jest kart w talii i jakie są kolory w kartach, postanowiła nauczyć się grać w pokera. I jakby całą tą swoją drogę w tej podróży przez świat pokera opisała w tej książce. Jej nauczycielem był jeden z najbardziej znanych i wybitnych graczy na świecie, Eric Seidel. No, legenda w zasadzie światowego pokera, który ją poprowadził za rękę przez tą całą szkołę, że tak powiem, tą początkową. I później pokierował ją na tyle, żeby ją tam do odpowiednich osób z odpowiednimi pokerowymi problemami gdzieś tam, żeby się poznali, żeby te osoby jej w tych tematach pomogły. I ona tak, no naprawdę, od takiego całkowitego zera poznawała pokera, opisywała to wszystko i do tego wszystkiego dodawała swój, nazwijmy to, komentarz psychologa, tak? Więc no bardzo ciekawa książka i dla pokerzystów, i dla ludzi, którzy kompletnie z pokerem nie mają nic wspólnego, bo ta książka jest dosyć takim fajnym językiem napisana, takim dosyć, powiedziałbym, prostym i opisowym, więc fajnie jej to wyszło. No i co? No, tą książkę bardzo, bardzo polecam. Polecam również wszystkie pozycje z wydawnictwa Player, bo o dziwo w kraju, w którym poker jest zakazany, mamy na szczęście, no praktycznie zakazany, mamy na szczęście wydawnictwo, które zajmuje się wydawaniem książek pokerowych. Oczywiście takich książek stricte do nauki gry, raczej dla osób, które już tam zasady znają i są ogarnięte trochę w temacie. No, nie mamy książki pod tytułem, wiesz, poker dla idiotów, tak? Czy tam poker w weekend. Znaczy, pewnie są, ale to ja nawet się tym nie interesowałem. Ale akurat te książki są bardzo fajne. Ja ze swojej strony, bo jestem wielkim fanem Phila Helmuta, więc wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że uwielbiam gościa. Bardzo polecam mocno jego autobiografię pod tytułem Poker Brat, bo taki jest jego pseudonim artystyczny, że tak powiem, w środowisku pokerowym. Biografię, którą on pisał, no, dość długo, bo miał kilkuletnią, napisał część, potem miał kilkuletnią przerwę w pisaniu i potem ją dokończył. Świetna książka pokazująca, jak
Gość, który jest w tej chwili absolutnie legendą World Series of Poker, właścicielem wygranych 16 bransoletek w Sopa. Właśnie dosłownie kilka dni temu odniósł 71. zwycięstwo w karierze, takie oficjalne zwycięstwo, więc jest legendą, a pokazuje w tej swojej autobiografii swoją drogę do tego, jak to wszystko już się zaczęło i później jak te kolejne sukcesy zdobywał. Świetnie napisana książka, takim właśnie fajnym, przystępnym językiem, więc też bardzo, bardzo mocno polecam. Zanim przejdziemy do World Series of Poker i twojego wyjazdu do Las Vegas, to sobie zostawimy prawie na koniec, to chciałbym chwilę jednak o tej sytuacji pokera w Polsce porozmawiać, bo jest bardzo skomplikowana. Nawet nie sądziłem, że aż tak, jak zacząłem się przygotowywać do tego programu, bo ja, widzowie to wiedzą, pewnie ty też już rozmawialiśmy przed... Grałem kiedyś dość dużo w pokera. Grałem online na Full Tilcie głównie, na Poker Stars zresztą też. Na świętej pamięci Full Tilcie. Świętej pamięci Full Tilcie, to był mój ulubiony poker z wszystkich, które były. I miałem okazję nawet z tym Tom Dwanem, tak? Dur, pseudonim zagrać, no to też był jeden z chyba zawodników, który na ten moment zarobił najwięcej pieniędzy online, bo on tak był reklamowany, pamiętam. No, myślę, on że był w chyba czasach tak. W tej ekipie Full Tilta w ogóle oficjalnej tak. On był reklamowany jako ten numer jeden gracz online. I pamiętam, jak się gdzieś którejś nocy trafiłem na jakiś tam stół, to był jakiś tam turniej i patrzę, on siedzi na tym swoim koncie oficjalnym, zawsze takie, wiesz, mróweczki. Po karku poszły, mówię, no tam długo nie pograłem, druga kwestia, ale jak to jest z tym pokerem w Polsce? Czy można powiedzieć, że pan Jacek Kapica jest człowiekiem, który zabił pokera w Polsce? No, absolutnie. To jest... No wiesz, no, gdybym miał takich czterech jeźdźców apokalipsy polskiego pokera wymieniać... To ta dam, tak? To Jacek Kapica oznacza w tych czterech jeźdźcach śmierć. Ostateczny już. No, gość po prostu zamordował grę w 2009 roku. Wiesz, już krążą legendy tak naprawdę o tym, jak to było i dlaczego tak się stało. Nie będę o tym mówił, bo po pierwsze właśnie są to legendy, po drugie no jakby nie lubię powtarzać takich niesprawdzonych wiadomości. No ale przypomnijmy wszystkim tak bardzo w skrócie, w 2009 roku wybuchła taka afera hazardowa. Ale to chodziło chyba o jednorękiego bandyta. No właśnie, no, chodziło o jednorękich bandytów, które wtedy się, że tak powiem, rozprzestrzeniały po kraju dość szybko i dość mocno. No i rząd ówczesny Donalda Tuska jakby postanowił gasić pożar benzyną, czyli wymyślił sobie ustawę hazardową, nową, która miała te wszystkie powiedzmy niedociągnięcia prawne wyprostować. Skończyło się to tak, że automaty jak funkcjonowały, tak funkcjonują. Do dziś trwają sprawy w sądach, które właściciele tych automatów najczęściej wygrywają. Państwo płaci im odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. A jedyną działką hazardową, która dostała ostro po dupie i trwa to do dzisiaj, jest nie wiadomo czemu poker. Poker w ogóle nie był obecny w tej, jakby nie był nawet wspominany w tej aferze hazardowej. A pan Kapica wymyślił sobie, że poker online będzie w kraju zupełnie zakazany. Bo może zacznijmy od tego. Przed tą aferą hazardową, może tak. Sprawy pokera były, powiedzmy, trochę nieuregulowane. Taka szara strefa. I to było tak, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone, więc jakby ten świat pokerowy funkcjonował dość sprawnie wówczas. Tak sprawnie, że poker się bardzo mocno w Polsce rozwijał i mieliśmy coraz więcej graczy i w ogóle był taki duży boom pokerowy. W Polsce były organizowane największe turnieje, łącznie z EPT, European Poker Tour, największy cykl pokerowy w Europie, jeden z największych na świecie. Był u nas cztery razy wówczas, w latach 2007-2009 i tak dalej, i tak dalej. No i graliśmy sobie również w miarę spokojnie w pokera online. Rozgrywane były jakieś tam właśnie jakieś ligi amatorskie czy małe turnieje. Nikomu to nie przeszkadzało.
No i właśnie, co zmieniła ta ustawa? Ta ustawa zmieniła to, że w pokera online grać nagle z dnia na dzień przestaliśmy móc. Poker jakikolwiek poza kasynami został zabroniony. W kasynach można grać było tylko turnieje, bo zostały, nie wiadomo czemu, zakazane gry cashowe. Tak jakbyś, nie wiem. Czyli gry cashowe, tak dla widzów, to po prostu się przychodzi do stolika, siada. Grasz na pieniądze, no po prostu. No, wymieniasz pieniądze na żetony. Jakiś stack swój, tak, bierze się, sobie, siada. Tak, okay. I grasz sobie na przykład na stawkach 1-2 złote, tak? Czyli mały blind wynosi 1 zł, duży blind wynosi 2 zł. No, to są gry cashowe. A turnieje to są gry, w których płacisz jedną wpisowe, dostajesz za to żetony, no i gra się aż do momentu, kiedy ostatni gracz ma wszystkie żetony w ręku. Zakazanie gier cashowych to był już tak idiotyczny i durny pomysł, że my byliśmy wtedy w szoku, nie? Ale to, żeby było jeszcze śmieszniej, to te turnieje, które były dozwolone w kasynach, zostały obwarowane jakimiś kolejnymi kretyńskimi założeniami, typu na przykład, że żeby turniej wystartował, to musi być 10 graczy, dlaczego 10 akurat, a nie 40 albo 3, nie wiadomo, no. Ale to, że to jest też pikuś, bo przede wszystkim pierwszym podstawowym problemem, który mamy zresztą do dzisiaj, jest to, że wygrane, zaznaczam, w kasynie są obwarowane 25% podatkiem od wygranych. Czyli jeżeli idziesz na turniej za 100 zł, wygrywasz 1000 zł w takim turnieju, to od tego 1000 zł musisz jeszcze odprowadzić podatek w wysokości 25%. Żeby zobrazować wszystkim widzom i tym, którzy nie wiedzą, jak to wygląda w skali światowej, to powiem tylko tyle, że najwyższy podatek od wygranych, o jakim ja słyszałem, to był chyba 3% w Danii swego czasu, który notabene też już został chyba zniesiony. I po prostu nigdzie nie stosuje się takiego podatku od wygranych. Jeszcze raz. Tylko w Polsce mamy 25%, tak. A w żadnym innym państwie świecie, tak. Świata nie spotkałeś się z większym niż 3%? Tak. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Dokładnie tego nie chciałem słyszeć, no, chyba. Ale dokładnie tak jest, no bo po prostu ta zasada została wymyślona. Ja nie wiem dlaczego, bo wiesz, idziesz na ruletkę w kasynie, wygrywasz 1000 zł, bierzesz do kieszeni, idziesz do domu. Idziesz na blackjacka w kasynie, wygrywasz 1000 zł, bierzesz pieniądze, wychodzisz do domu. Idziesz na kości w kasynie, wygrywasz 1000 zł, wychodzisz z tym 1000 do chaty. A idziesz na pokera turniejowego, wygrywasz 1000 zł i każą ci zapłacić podatek. No, nie każą ci zapłacić, po prostu ci od razu pobierają ten podatek w momencie wypłaty, żeby to była jasność, nie? Widzisz, znaczy, absurd, widzę, tak? Absurd, tylko no zastanawiam się, czy to nie ma wpływu dlatego, że grając w ruletkę, grając w blackjacka, grasz z kasynem i tak naprawdę te pieniądze i tak przegrasz finalnie, a w pokera jednak gdzieś te pieniądze mogą się rozejść trochę z tego kasyna, może to dlatego. No, próbuję jakoś znaleźć sensowne rozwiązanie. No, ale wiesz, to te pieniądze też nie idą dla kasyna, tylko idą po prostu do budżetu państwa, tak? Teraz tak, bo teraz są kasyna tylko państwowe, tak? Czy jak to działa? Nie, nie. Są kasyna normalnie prowadzone przez. Ale tylko państwo może pokera teraz robić, tak? Czy jak to działa? No właśnie nie, do tego dojdę. Generalnie wprowadzenie ustawy 1 stycznia 2010 roku zabiło pokera w kraju. Gdy dodamy do tego jeszcze fakt, że Jacek Kapica był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oczywiście, ale był również szefem służby celnej. I mówiąc krótko, zaczął dojeżdżać pokerzystów swoimi służbami. Rozpoczęła się seria nalotów, która trwa do dzisiaj, żeby to było jasne. Seria nalotów służby celnej i policji na turnieje pokerowe. Jesteśmy regularnie od 14 lat najeżdżani na turniejach. Przez służby. I to nie jest coś niespotykanego, coś nowego. No, taka najsłynniejsza jazda była na turnieju, słynnym takim turnieju urodzinowym w Szczecinie, gdzie tam zagrało około 100 graczy i wjechało ponad 100 policjantów. Słyszałem o tym. I celników z psami, w ogóle jakaś
jakaś amba, no po prostu coś niewyobrażalnego, nie? Ale to jakby daleko nie szukając, w poprzednim miesiącu był w Gdańsku również wjazd, też wjechali na grubo, więc nie jest to nic nienormalnego. Jakby taki stały krajobraz w naszym środowisku pokerowym w Polsce, nie? I teraz właśnie wracając do twojego pytania. Nowelizacja ustawy hazardowej przeprowadzona przez ministra Janczyka już z rządu PiS-u pozwoliła wprowadzić delikatne ułatwienia, o tak bym to ujął, jeżeli chodzi o legalną grę w pokera w Polsce. To znaczy można było zacząć organizować gry pokerowe, oczywiście tylko turnieje, wiadoma sprawa, bez podatku, ale za to nie jest tak łatwo, żeby było coś, po prostu róbcie i no grajcie. Czekam, no. Pula nagród nie może przekroczyć 2850 zł chyba w tej chwili, wtedy to było 2600 jakoś. Dla wszystkich uczestników, tak? Tak, czyli pula nagród nie może przekroczyć takiej kwoty, ale żeby było nie tak łatwo, to nie ma wygranych pieniężnych. Musisz wypłacać nagrody rzeczowe. Czyli my żeśmy się śmiali, że to są turnieje o żelazka i lokówki, no bo mniej więcej za takie pieniądze, no to można było takie nagrody fundować, nie? Albo gdzie zaznaczam, puchar również jest nagrodą rzeczową i też należy do puli nagród. Żeby to było jasne, nie możesz ufundować sobie pucharu dla zwycięzcy turnieju. Nie, no w ogóle, wiesz co, mi się nie chce o tym rozmawiać, bo to jest tak durne, że ludzie jak mnie słuchają, to nie wierzą, no, tacy ludzie spoza pokera, no. Ale to właśnie takie są absurdy, nie? Takie są absurdy. I oczywiście te gry ruszyły, jasna sprawa, no jest słynny już w tej chwili w Polsce organizacja słynna, Legalny Poker, która organizuje takie rzeczy w wielu miastach Polski, nie wiem, już blisko pewnie 40 tych miast jest, ale są też takie pojedyncze miasta, w których sobie ktoś tam organizuje takie gierki. Oczywiście to nie jest też takie łatwe, bo najpierw trzeba się zgłosić do Ministerstwa Finansów po specjalną licencję. Każdy turniej trzeba zgłaszać do Izby Skarbowej, który chcesz organizować. Jak go nie Mało tego, musisz to zrobić 2 tygodnie przed turniejem. Jak go nie zgłosisz, to się nie może odbyć. Jak zapomnisz zgłosić, no to masz problemy. Obwarowane jest to biurokracją i papierologią taką, że chłopie, łatwiej jest biuro księgowe prowadzić. Po Nowym Ładzie czy przed? To wszystko jedno, bo to od samego początku tak jest. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście urzędy skarbowe mają dziką frajdę w dojeżdżaniu tych organizatorów, bo nie wiem, bo jakiegoś papierka nie mają, bo jakiegoś papierka nie wysłali, bo jakiegoś papierka nie przedstawili, bo o jakimś zestawieniu ktoś zapomniał i tak dalej, i tak dalej. Więc sypią się oczywiście mandaty za każdym jednym razem, bo to nie ma czegoś takiego, że wiesz, ordynacja podatkowa mówi, że jeżeli nie wiadomo, kto ma rację, czy klient, czy urząd skarbowy, to zawsze klient ma rację, nie? No nie. No, w tych wypadkach zawsze urząd skarbowy ma rację i zawsze urząd skarbowy ci ten mandat wlepi. Masakra. No, generalnie masakra, więc jeśli pytasz, dlaczego ja robię to, co robię w swoim życiu i dlaczego tak bardzo zależy mi na tej legalizacji pokera, to właśnie dlatego, żeby się pozbyć tych wszystkich absurdów. Powiem ci jeszcze więcej. Absurdem, który mnie totalnie rozpieprza w tej ustawie hazardowej w Kapicy z 2009 roku, jest fakt, że zabroniona jest jakakolwiek forma reklamy dla kasyn, które legalnie funkcjonują w tym kraju. Czyli na przykład, jeśli kasyno, które płaci, przypominam, 50% podatków w tym kraju od dochodów, 50% płacą do budżetu państwa, to kasyno organizuje na przykład turniej pokerowy i chciałoby powiedzieć, wpadajcie do nas, gramy sobie w pokera. Wiemy, że z podatkiem, ale może ktoś będzie chciał wpaść. I wpadali, żeby też było jasne. To nie może tego zareklamować w żaden sposób. Ulotek nawet nie mogą zrobić, rozumiesz? To jak ci ludzie mają się dowiedzieć, że jest taka impreza?
To jest pytanie, nie wiem, trzeba zadzwonić do kapicy. Gołębie pocztowe jak to, już chyba. Jak to kombinował, no. jak to opisał. Nie mam bladego pojęcia. Kasyna w Polsce generalnie w ogóle się nie mogą reklamować. Czyli na przykład, nie wiem, sieć kasyn, Casinos Poland, no, najstarsza, największa sieć kasyn w Polsce, nie może dać reklamy w gazecie, czy w jakimś czasopiśmie, czy w internecie nawet, że mają kasyna w takich i w takich miastach, w takich i takich punktach. Patologia. Po prostu patologia. I nikt od tych 14 lat w zasadzie nie zwrócił uwagi na to, że to jest mega popieprzony akt prawny i jakieś tam zmiany, które były robione, bo ja już nawet nie dotykam tematu bukmacherki, bo jakby no nie chciałbym wchodzić jakby coraz mocniej i coraz głębiej w temat tej ustawy, ale przecież każdy, kto mniej więcej wie, na czym problemy bukmacherów polegają, to wie doskonale również, że między innymi tak jak poker ma 12% podatku, tak bukmacher musi zakosić graczowi 12% podatku, bo sobie tak po prostu ktoś wymyślił i to już wymyślił chyba jednak, jeśli dobrze pamiętam, Janczyk w tej nowelizacji ustawy, jeśli dobrze pamiętam, bo akurat tutaj to mogę się mylić. No ale generalnie cała ustawa hazardowa jest napisana na kolanie przez wariata, który jeszcze na dokładkę był pod wpływem środków odurzających. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie? I ktoś to wszystko szybko klepnął, bo tam Rychu, Miro i Zbychu spotykali się na cmentarzu. Taka jest prawda o ustawie hazardowej w Polsce. No dobrze, jak wygląda sytuacja, że na przykład chcę się z 5 kolegami spotkać u mnie w piwnicy, na przykład przy stole, chcemy wyłożyć po 50 zł i sobie noc posiedzieć i pograć. I co, i mogą wpaść do mnie? A jak? Oczywiście, że tak. Według prawa organizujesz nielegalną grę pokerową i jesteś przestępcą. Mało tego... Mało tego, powiem ci więcej. Nie jest to takie łatwe, nawet, że tak powiem, do przebrnięcia, bo za to grozi ci do 2 lat więzienia, żeby to było dość jasne. Wiem dokładnie, bo właśnie wpadli mi o 6 rano w listopadzie do domu smutni panowie. Tak, pozdrawiam panów z Opola serdecznie. Którzy stwierdzili, że moja działalność dziennikarska jest niezgodna z polskim prawem. Zobaczymy, przekonamy się wkrótce. Czyli jest jakieś postępowanie, tak? No tak, oczywiście. No, mam, znaczy, no, wiesz co, nie wiem za bardzo, co się dzieje, bo wpadli w listopadzie, do dzisiaj się nic nie dzieje. Oni sami nie wiedzą dzisiaj, chyba. Który? 3 kwietnia, tak? No, mam sprawę i właśnie między innymi postawiono mi zarzut współorganizowania czy organizowania, nie wiem, już nawet gier i mam zarzuty, za które generalnie w świetle obowiązującego prawa grozi do 2 lat więzienia, no więc nie wiadomo, no, może będę musiał prosić o jakieś paczki do pierdla, bo wiesz, tam nie jest równo pod sufitem u niektórych osób i po prostu wykorzystują te durne przepisy do tego, żeby gnębić ludzi, no mówiąc wprost. No. Ale jak to jest, że mamy w Polsce 1000 różnych możliwości hazardu, od totolotka, po zdrabki w każdym kiosku, tak jak wspomniałeś, ruletkę, blackjack, gdzie? Ja jestem zdania, że poker to jest jedna gra, w której trzeba mieć jakąś strategię, umiejętności. Jasne. I tak dalej. To nie jest gra losowa. To nie każdy, bo nie chcę słuchać ludzi, którzy mówią, że to wszystko zależy od szczęścia w pokerze, bo jest potrzebne, ale jest na ostatnim miejscu tak naprawdę, moim zdaniem. 80% umiejętności, 20% elementu losowego. Tak to mniej więcej określamy. No, no właśnie. I jak to jest, że to wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy są legalne. Każdy Polak może przegrać wszystko jednego dnia, bo możemy kupić... W 2009 roku, jak to pytanie zadano Donaldowi Tuskowi, to odpowiedział, nie, tam lotto to taki miękki hazard, to nie ma się co przejmować. No jak miękki hazard? No tak, no. Przecież jak tracę pieniądze, to czy na miękko, czy na twardo, efekt jest ten sam, nie? Słuchaj, zapytaj się byłego premiera, no. A chyba zapytaj się obecnego premiera, no.
Ja naprawdę dalej nie umiem ci racjonalnie wytłumaczyć, ja od 14 lat nie umiem sobie racjonalnie wytłumaczyć, w jaki sposób ta ustawa hazardowa może jeszcze w tym kraju funkcjonować, rozumiesz? Bo każdy, kto ma krople oleju w mózgu, chociaż krople, spojrzałby na tą ustawę, przeczytałby ją, powiedział, kurwa, no przecież tu coś nie gra, no. Tu jest masa przepisów, które są kompletnie nieżyciowe. Zróbmy to dobrze, napiszmy to fajnie, dajmy ludziom tą wolność wyboru, ale jednocześnie zgarniajmy z tego zyski do budżetu państwa. Bo jeżeli zrobimy to mądrze, tak jak robią to na całym świecie mądrze, czy daleko nie szukając, chociażby w Europie, tak? Daleko nie szukając, spójrzmy na to, co się dzieje w Czechach. Czechosłowacja. W Czechach, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, no gdziekolwiek. No w zasadzie potężne turnieje pokerowe rozgrywane są wszędzie. Wszędzie, oprócz tylko Polski. Nie u nas. Jest jeden kraj, w którym się nie odbywają. Przepraszam. Ale nie wiem, czy chcemy się porównywać, bo nie ma w Rosji. Rosja, Russian Poker Tour też jest organizowany po różnych ościennych krajach tam, typu Białoruś, Azerbejdżan, Gruzja i tak dalej, nie? Kiedyś jeszcze Ukraina. No dobrze, ale to, przepraszam, tak wchodzę w słowo, ale sam prosiłeś, żebym to robił. Jasne, tak. No to skoro jeśli w Unii Europejskiej jest to dopuszczalne, skoro mamy nasze prawo implementować do prawa Unii Europejskiej, czyli powinniśmy gdzieś te prawa zrobić, żeby były podobne w miarę możliwości, to dlaczego wszędzie tam, gdzie jakby Czechy, to jest legalne, w Hiszpanii, chyba w Barcelonie największe turnieje się odbywają, to czemu w Polsce jest... Już Ci odpowiadam, dlatego że Unia Europejska jakby zostawiła furtkę dla wszystkich krajów Unii, w której właśnie w temacie hazardu państwa mają prawo samodecydować o sobie. Nie ma jednego aktu prawnego dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, które będzie regulowało sprawę hazardu. Oczywiście byłoby tak zajebiście, gdyby tak było, bo wtedy te wszystkie durne ustawy u nas pisane nie miałyby racji bytu. Ale właśnie akurat w tej jednej dziedzinie, znaczy nie wiem, czy w tej jednej, bo może są też inne, ale akurat na pewno wiem, że w tej dziedzinie, czyli cała branża gamblingowa jest wewnętrznie regulowana przez wszystkie państwa. No i państwa mają do wyboru, czy chcemy z tego czerpać zyski do budżetu państwa i kontrolować to w rozsądny sposób, czyli na przykład nie dopuszczać nielegalnych operatorów, nie dawać szansy, mówiąc krótko, dojenia graczy, tak? Wiesz, pewne kroki zostały w tym kierunku zrobione, bo ja na przykład nie chcę mówić, że w tym kraju nie ma ludzi, którzy chcieliby zmian, bo tych ludzi jest w branży w zasadzie większość. Jak duża jest branża pokerowa w ogóle w Polsce? Ciężko to ocenić, no bo nie powiem ci, ilu graczy jest w Polsce w tej chwili, ilu jest pokerzystów, bo wiesz, możemy mówić o pokerzystach zawodowych, półzawodowych, rekreacyjnych, amatorskich, a możemy mówić właśnie o takich, którzy spotykają się tam raz w miesiącu u kogoś w domu czy w piwnicy i grają sobie turnieje w 5-6 osób. Ciężko powiedzieć. No nikt takich badań nie robił. Ja myślę, że osób, które grały w Polsce w pokera przynajmniej raz czy kilka razy w życiu, to myślę, że spokojnie z milion byśmy znaleźli. Takich, że właśnie wiesz, no, na imprezie u kogoś, na jakichś takich małych domowych posiadówkach. Spokojnie myślę, że ten milion tego miliona byśmy się doliczyli. I powiem ci więcej, przed wejściem w życie ustawy graczy było mnóstwo i mnóstwo ludzi lgnęło do tego, ale mnóstwo ludzi po wprowadzeniu ustawy i tych pierwszych nalotach po prostu się wystraszyło i to zostawiło. Mnóstwo ludzi. No jeśli do 2 lat grozi, teraz, no to... Znaczy nie, za organizację, bo za grę to po prostu grozi ci mandat, nie? Tak jak właśnie na tym turnieju w Szczecinie, no to część ludzi przyjęła mandaty po prostu.
Z tego co ja pamiętam, to wtedy organizatorzy, bo to para organizowała, chyba dostali po chyba 4 i 3 tysiące grzywny po prostu za. No ale to było już też parę lat temu. No więc zobaczymy. No. Na razie sytuacja jest taka, że w chwili obecnej ci, którzy grali właśnie w pokera kiedyś i go zostawili, zaczynają powoli wracać. To znaczy, no jak wiesz, jestem dość aktywny na Twitterze, więc gdzieś tam się przebijam ze swoimi tymi niewielkimi w sumie zasięgami, ale gdzieś tam się przebijam ludziom, jeżeli chodzi o pokera, i dostaję mnóstwo wiadomości od ludzi właśnie na zasadzie, że chciałby wrócić, nie wie w jaki sposób ma znowu zacząć, bo nie wie gdzie jest gra, co jest legalne, co jest nielegalne, co wolno, czego nie wolno. Ale zainteresowanie pokerem jest bardzo duże. Mnóstwo ludzi wróciło do gry właśnie w momencie, kiedy legalny poker i inne kluby zaczęły się otwierać po tej nowelizacji Janczyka. No i wiesz, no nie ukrywajmy, no przede wszystkim głównym źródłem dostępu do pokera jest poker online. Przypominam, że nowelizacja ustawy hazardowej wprowadziła w naszym kraju coś takiego, co się nazywa rejestr domen zakazanych, gdzie trafiają wszystkie nielegalne strony zajmujące się gamblingiem, czyli hazardem w ogóle. Oczywiście również w tym pokerem. Chodzi tutaj o właśnie wszystkie poker roomy typu, nie wiem, Poker Stars, GG Poker, Unibet i tak dalej, i tak dalej. Funkcjonuje to w ten sposób, że jak zablokowali, nie wiem, pierwszą stronę Poker Starsa, to Poker Stars otworzył stronę, dodając tylko numer 2, nie? Zablokowali dwójkę, to zrobili z trójką. W tej chwili jesteśmy gdzieś na etapie 40 coś, nie? Więc tak to wygląda, takie ganianie się w kotka i myszkę. Oczywiście mówimy tylko o stronach, bo jakby no, do tej pory nikt nie wpadł na to, że na stronach się nie gra. Tylko są od tego specjalne softy i oprogramowania, których zablokować no, nie umieją i się, bo są za krótcy, o tak powiem, tak, żeby nikogo nie obrażać. Dokładnie. To wiesz, no po prostu dalej ta gra online, mimo tego, że jest nielegalna, hula na całego, no daleko nie szukając właśnie, mamy dzisiaj poprzedni wtorek, czyli 6 dni temu, Polak wygrał ponad 500 tysięcy dolarów na PokerStarsie. No i jakby sobie żyjemy dalej. No. No właśnie, mam tu takie pytanie od widza, które w zasadzie też byłoby pytaniem ode mnie, bo na pewno bym je zadał. I brzmi ono, jak grać na pieniądze legalnie przez internet jako Polak? Trzeba za granicę wyjechać, czy jak? No tak, no generalnie... Jakaś bramka proxy nie wystarczy, która zmieni mi IP, że jestem na przykład teraz w Singapurze. IP jest dosyć śliskim tematem, bo to zależy od poker roomu. Wiesz, ja nie chcę tutaj dawać instrukcji, jak grać w pokera online, bo zaraz mi dokleją kolejne zarzuty, wiesz o co chodzi. Ale generalnie wszystko zależy od poker roomu. Są takie, które nie dają możliwości grać przez VPN-y, a są takie, które po prostu na to pozwalają. Powiem tak, gra w Polsce to jest gra na terenie Polski. Nieważne, czy jesteś pod polską flagą, czy pod jakąś inną flagą. Gra na terenie Polski jest zakazana. Więc wygrane w pokera online, które zrobisz na terenie Polski, no mogą być uznane jako nielegalne, no i 75% domiaru ci mogą dowalić, nie? A że przyczepiają się nawet do wpłat i wypłat, oczywiście przez bank w tej chwili swój, jak będziesz chciał wpłacić pieniądze sobie na poker room, to tego nie zrobisz, tak? A nawet jak zrobisz, no to jest problem później z wypłatami ewentualnych wygranych, tak? No, generalnie nie polecam, nie róbcie tego sami w domu. Ale powiem tak, no są
drogi i sposoby do tego, żeby prowadzić grę online całkowicie spokojnie, z luźną głową, bez ingerencji czyjejkolwiek w kasę, którą się w to inwestuje albo w którą się na tym zarabia. Nie ma z tym najmniejszych problemów. Absolutnie najmniejszych. Robimy to od lat. Nikt tego, że tak powiem, systemu nie rozgryzł na tyle, żeby nam tego zabronić. Więc oczywiście mogą sobie robić naloty na turnieje na żywo, mogą nas ścigać za reklamę, czy promocję, czy marketing. Mogą sobie to nazwać jakkolwiek. Mało tego, mogą ścigać również pokerrumy, bo ja wiem, że ścigają pokerrumy i robią wszystko, co mogą, żeby dojść do źródła tego zła. Ale dalej, powtarzam, mogą nam skoczyć, o tak. To znaczy, gra jako taka nie będzie raczej nigdy problematyczna. Czyli się da zagrać online. Bez najmniejszych problemów. Okej. Znaczy, mówiąc wprost, no, jeżeli włączysz komputer, zainstalujesz sobie soft i założysz konto, to grasz w pokera. No, po prostu, tu nie ma żadnej filozofii, tak? Poker roomy pozwalają polskim graczom grać i wiesz, i w momencie, kiedy weszła ta aktualizacja, nowelizacja ustawy hazardowej w Janczyka, to wówczas właśnie ten rejestr domen zakazanych miał służyć do tego, żeby się sami operatorzy wycofali z rynku, i wielu to zrobiło, żeby to było jasne. Wielu postanowiło, że się wycofa, dlatego że przy potencjalnym zmianie prawa, co do tej pory nie nastąpiło i nie wiadomo, czy kiedyś nastąpi, albo kiedy nastąpi, no to będą mieli jakby, powiedzmy, swobodną drogę do powrotu, tak? No ale giganci tego rynku są obecni na cały czas, pozwalają naszym graczom grać, i to nie jest żadna tajemnica dla nikogo, łącznie ze Służbą Celną i Ministerstwem Finansów. Przecież oni doskonale wiedzą, co się dzieje, no. Wiedzą też, że nie umieją sobie z tym poradzić, dlatego tak wściekle szukają sposobów na to, żeby w jakiś sposób tam dotrzeć. No, ale to jakby walenie głową w ścianę. No. Jeszcze tylko pogadamy o podatkach chwilę i przechodzimy do World Series of Poker. Jak to jest z tymi kwestiami podatkowymi? Jadę na przykład na turniej do Barcelony, wygrywam pół bańki i co? I wracasz z pieniążkami do domu, czy z tymi... No i chcę sobie kupić mieszkanie w Warszawie i puka do mnie skarbówka za tydzień, skąd miałem te pieniądze? Czy nie? Nie puka, dlatego że po prostu ma... Wszelkie wygrane na terenie Unii Europejskiej są legalnymi wygranymi, są to czyste, normalne... Na terenie Unii, ale jakbym był gdzieś indziej... Unii. A jakbyś pojechał na przykład do Stanów Zjednoczonych i zagrał sobie na World Series of Poker, to płacisz już 30% podatku. Tu w Polsce. Nie, tam ci chyba już od razu odliczają na miejscu. Czyli płacę te podatki w Stanach Zjednoczonych? Tak. Znaczy, płacisz je w momencie wypłaty nagrody, tak? Tam, gdzie gram. Tak. I to też jest tam jakoś tam obwarowane, że to jest bodajże od jakiejś tam kwoty wygranej, tak? To jest w ogóle też śmieszne, bo na przykład jedziesz na WSOP-a, który grasz w main evencie, który kosztuje 10 tysięcy dolarów. I tam zazwyczaj pierwszy poziom wypłat to jest około 15 tysięcy dolarów. I czasami ci się opłaca bardziej wywalić na tym pierwszym poziomie wypłat, niż przejść pierwszy pay jump, na przykład do 18 tysięcy. Bo jak i tak zaraz się masz wywalić po tym pay jumpie, to zakoszą ci podatek od tych 18 tysięcy i będziesz miał mniej niż na tym pierwszym levelu 15. No, tak. No bo zabiorą ci z 6 koła, więc ci zostanie 12, nie? No... Trzy koła mieć, a nie mieć, to w sumie sześć koła, nie wiesz, ciekawy taki case. Oczywiście jak już tam będziesz grał dalej i tak dalej, będziesz tam przechodził kolejne pay jumpy, no to już jak gdyby, no, czysty zysk, no ale dalej ten podatek jest, nie? No i jesteśmy właśnie, World Series of Poker, niebawem lecisz do Las Vegas. No, powiem tak, no jak już będę siedział w samolocie do Vegas, to powiem, że lecę, bo ja do tej pory jakoś nie mogę uwierzyć, ale to prawda, dlatego że pierwszy raz w historii będę leciał. No wiesz, no, to jest tak jak, nie wiem, jak muzułmanie muszą odwiedzić Mekkę, tak, dziennikarz pokerowy musi polecieć na WSOP-a, na World Series of Poker do Las Vegas. Są to mistrzostwa świata w pokerze. Przepotężna impreza trwająca półtora miesiąca, podczas której jest mniej więcej... W tym roku będzie około 100 turniejów na żywo. Do tego oczywiście są jakieś tam
w całym Vegas organizowane turnieje, festiwale, dodatkowe gry. Święto pokera po prostu. Generalnie przez półtora miesiąca, tak jak Vegas generalnie żyje hazardem i pokerem również, no tak przez te półtora miesiąca, czerwiec i połowę lipca, no to jest, to Vegas z pokerem stoi z każdej możliwej strony. Zjeżdża się tam kilkadziesiąt tysięcy pokerzystów z całego świata, którzy no po pierwsze walczą o duże pieniądze, ale przede wszystkim o sławę, którą daje bransoletka. Bransoletka w sobie daje nieśmiertelność w świecie pokera. No. Jesteś jednym z tych, którzy, nie chcę powiedzieć nielicznych, bo już... Jak zdobyć tę bransoletkę? Trzeba wygrać turniej. Na cały, główny, tak? Nie, no, jakikolwiek. Tak. Oczywiście no, ta za main event, no to jest zupełnie wyjątkowa. Mówię, że jest około setki turniejów, tak? Około setki turniejów, tak, z najróżniejszym wpisowym, bo są wpisowe tam za $400-500 najtańsze, no ale były też za $1,111,111 wpisowego organizowane. Więc wiesz, no jakby ilość pieniędzy, którą masz, obliguje cię do zagrania w takich, a nie innych turniejach, tak? To znaczy, no jeżeli chcesz sobie pograć w turniejach tanich, to masz takie turnieje organizowane. Powiedzmy, no te tanie to są, to mówimy o turniejach, powiedzmy, do $1,500. Tak, to są tanie turnieje na wschodzie. No tak, tak. Wszystkie turnieje tak zwane mistrzowskie, czyli jest w każdej odmianie pokera jakiś mistrzowski turniej, to jest wpisowe rzędu $10,000. Ale oczywiście są też mniejsze turnieje w tych samych odmianach. Mniejsze turnieje z mniejszym wpisowym. Czasami są to gry wymieszane, czyli po prostu na przykład masz turniej, w którym grasz w 20 gier pokerowych, nie? Trzeba mieć łeb jak sklep już, bo no wiesz, no taki typowy horse, no, czyli gra bardzo popularna, na WSOP-ie bardzo popularna, te turnieje w Horsa, czy w te wszystkie gry niszowe tak zwane, no to w Horsie masz 5 gier i musisz to ogarniać, nie? A tutaj masz na przykład 20 i musisz nie też znać przepisy, to jeszcze musisz ogarniać, całkiem dobrze ogarniać te gry, nie? Dokładnie. A to za każdy turniej dostaje się bransoletkę, czy tylko za te mistrzowskie? Nie, za każdy. Czyli na przykład jak jest 100 turniejów... A kto może zagrać tam? Każdy może zagrać? Byle miał 21 lat i mógł wejść do kasyna. Czyli co, zbieram na bilet do Vegas, jadę na World Series of Poker i mogę wrócić z bransoletką? Mhm. Dlatego ci powtarzam, że... Podoba mi się ten plan. To nie jest taki, wiesz, elitarny sport, jak właśnie, nie wiem, no... Tenis, tak? No nie wiem, ten tenis jest mi jakby najbliższym przykładem, ale no nie wiem, no bilard chociażby, tak? No czy nie wiem, darty. No tam też nie grasz z najlepszymi na świecie, a już na pewno nie masz szans z nimi wygrać, no. A tu po prostu siadasz do stołu, obok siedzi Phil Ivey, z drugiej strony siedzi Phil Helmut, naprzeciwko ciebie Daniel Negreanu. I naparzaj się, no, po prostu. Więc jakby wszystko zależy od tego, jak wylosujesz stół i które miejsce przy stole wylosujesz i możesz grać z najlepszymi na świecie. No. Jedziesz tam jako dziennikarz? Czy jako gracz? Jadę tam oczywiście przede wszystkim jako dziennikarz. Stąd też właśnie pytałem ostatnio na Twitterze, jak tu ogarnąć jakąś kamerę do nagrywania, bo chcę tam kręcić vlogi, żeby pokazać, jak wygląda World Series of Poker od kuchni, tak? Przede wszystkim pierwszy podstawowy problem jest taki, że o tych Polakach podczas WSOP-a jest zawsze głucho, cicho i nikt o nich nie wspomina w oficjalnych relacjach. Bardzo rzadko kiedy, jak już chcesz znaleźć się w relacji, no to niestety musisz być wysoko w tym turnieju, najlepiej na stole finałowym albo przynajmniej półfinałowym, bo jeśli nie, no to po prostu o tobie nie będą mówić, bo tam jest tyle gwiazd światowego pokera, o których będą trąbić non-stop, a jeśli nie gwiazd, to przynajmniej Amerykanów, o których oni tam będą mówić i pisać. Więc jakiś tam gracz z Polski, który, no umówmy się, no jest no-name'em dla większości Amerykanów, no to nie będzie, nawet jeżeli to będzie nasz najlepszy gracz, czy jeden z najlepszych naszych graczy, no to dla nich to jest, oni takich graczy najlepszych, to oni mają miliony, nie?
Więc chcę pojechać i zrobić w końcu coś, co da naszym fanom pokera i kibicom pokera i samym pokerzystom i środowisku pokerowemu, da jakąś taką pierwszą namiastkę tego, że ktoś będzie dużo o tym opowiadał, pokaże jak to wygląda, pokaże jak wyglądają te wszystkie przygotowania do WSOP-a, przygotowania od strony takiej organizacyjnej, logistycznej i tak dalej. Jak wygląda samo Vegas? Od paru tygodni bardzo dużo czytam na temat Vegas i poznaję historię tego miasta i ludzi, którzy są odpowiedzialni za powstanie tego. Stary, to jest taki łeb. Po prostu to są tak nieprawdopodobne historie, że to się ludziom w pale nie mieści. Wiesz, oczywiście najbardziej mnie kręci ten czas, kiedy no, mafia tworzyła Las Vegas, umówmy się, tak? Więc jakby powiązanie tej mafii z powstawaniem miasta grzechu na środku pustyni jest grubo, naprawdę grubo napisane przez życie historia. Do świetnych różnych ciekawostek dotarłem i do różnych opowieści, i do historii różnych ludzi. No i mam zamiar to wszystko w tych swoich vlogach opowiedzieć, oczywiście, albo napisać w artykułach, które też będę tam pisał. Oczywiście no mega mi zależy na zrobieniu potężnej galerii zdjęć tam na WSOP-ie, no bo wiadomo, że tam mam wszystkich pod ręką. Wszyscy siedzą przy stołach i grają, więc wystarczy tylko aparat, akredytacja i dużo, dużo wolnego czasu. I w zasadzie mogę sobie stworzyć kolekcję zdjęć wszystkich najlepszych graczy na świecie. No wiesz, no wielu z nich już robiłem zdjęcia, no bo jeździłem na jakieś duże turnieje typu właśnie EPT czy tego typu podobne, ale na WSOP-ie nie byłem, a ci Amerykanie nie są najbardziej chętni do tego, żeby przyjeżdżać do Europy grać. Bo po co oni mają lecieć przez ocean, jak oni mają tam wszystko na miejscu i w każdy weekend mogą grać gdzie indziej, nie? Więc no rzadko się przez ten ocean przeprawiają na drugą stronę. No więc trzeba polecieć do nich. No poza tym, wiesz, no można spotkać na środku korytarza największą gwiazdę, każdą największą gwiazdę pokera, przybić piątkę, zrobić sobie selfika, zamienić dwa słowa, wziąć autograf na czapce czy na koszulce. No wiesz, no to jest normalny świat, to są normalni ludzie, to nie są, wiesz, to nie są gwiazdy futbolu chronione przez 100 ochroniarzy jak, nie wiem, Messi czy Cristiano Ronaldo, czy tego typu zawodnicy. To są ludzie tacy jak my, no, tylko po prostu trochę lepiej grają w pokera od nas. I mają na koncie na przykład kilkadziesiąt czy 100 milionów dolarów, ale poza tym wszystko tak samo, nie? A jak jesteśmy przy pieniądzach, w jaki sposób chcesz sfinansować ten wyjazd? To jest takie pytanie typowo pragmatyczne, bo podobnie przekładam ja sobie, wiesz, ja zajmuję się głównie MMA i taki wyjazd do Las Vegas, do MGM Grand na galę UFC, to też jest taki mój marzenie, teraz bardziej już plan, no bo... Powiem ci tak, ja dlatego nie jeździłem do tej pory, bo zwyczajnie po prostu nie mam na to pieniędzy, no. To nie jest tani wyjazd. Ja chcę lecieć na 1,5 miesiąca, czyli na cały World Series of Poker. No to jak sobie zdajesz sprawę, nie są to koszty małe, ale moi koledzy jakby no, latają do tego Vegas już od lat, przetarli szlaki, przetarli ścieżki, wiedzą już mniej więcej co i jak. I tak jak na przykład na początku ludzie latali i wynajmowali sobie hotele, te Vegas po prostu, te gdzie było blisko, że tak powiem, do Casino Rio, w którym jeszcze nie, do niedawna był rozgrywany w WSOP. No ale musieli za to płacić, no powiedzmy, spore pieniądze, tak? No poszliśmy trochę z duchem czasu i od jakiegoś czasu chłopaki wynajmują domy po prostu na miejscu w Vegas. No i jakby do jednego z takich domów się załapie, koszty są zdecydowanie niższe, bo tak, żeby dać skalę porównawczą, sprawdzałem 2 tygodnie w WSOP-a w zeszłym roku, ile by mnie kosztowało w hotelu
I najtańszy hotel, jaki miałem, jaki znalazłem na ten okres, to było mniej więcej około 12-13 tysięcy złotych za 2 tygodnie. A teraz lecę na półtora miesiąca za 2/3 tej ceny. No więc wiesz, no, 3 razy dłużej, ale jeszcze taniej. No, to pokazuje skalę, nie? No, wynajmujesz chatę z 4 sypialniami, basenem, bajerami, śpi tam 5 chłopa przez 1,5 miesiąca i wiesz, i oczywiście no, trzeba dojechać, no, ale to jest też nie jest jakoś tam z tych obrzeży Vegas dość do centrum ścisłego daleko. Poza tym jest też ciszej, spokojniej, no wiesz, no, mieszkanie na stripie w Vegas, no to jest tak, jakbyś mieszkał w cyrku na arenie, nie? No to mniej więcej taki kołchoz tam się, że tam to miasto nie śpi, 24 na dobę coś tam się dzieje. Gdzieś ci grają, gdzieś ci trąbią, gdzieś ci hałasują, neony walą ci po oczach. No nie jest to pewnikiem jakieś, no nie są to najlepsze warunki do odpoczynku, nie? No a ja po prostu, mówiąc wprost, chcę znaleźć na to sponsora, nie? Chcę znaleźć na to sponsora, prowadzę jakieś tam wstępne rozmowy no, powiedzmy, że gdzieś tam zbliża się to ku szczęśliwemu końcowi. No i, no i tyle, no co, no wiesz, no... Albo zadziała magia mojego nazwiska, albo magia tego projektu, ale no, może ktoś po prostu będzie chciał włożyć na to jakieś siano. Wiesz, najbardziej pasowałoby mi, żeby na przykład sprzedać to jakiemuś, znaczy sprzedać w sensie pomysł, sprzedać jakiemuś medium dużemu, które chciałoby to u siebie puścić. I ciebie wysłać jako korespondent. I powiedzmy, no ja sobie tam będę ogarniał to, co chcę sobie ogarniać na miejscu. Jak gdyby cały ten projekt multimedialny, no bo to jest wideo, artykuły, zdjęcia plus social media przede wszystkim bym sobie tam ogarniał. A no jakby całość tego kontentu ktoś by puszczał na przykład to wideo czy artykuły, puszczałby u siebie na stronach. No więc jakby to by mi pasowało najbardziej, bo po pierwsze myślę, że content będzie bardzo ciekawy. Ja chcę sporo pozwiedzać również, więc będzie to taki, oprócz tego, że to będzie pokerowo mocno zaangażowany w materiał, to przede wszystkim będę to chciał właśnie na przykład pokazać samo Las Vegas, historię różnych kasyn, które też już sobie gdzieś tam notuję w głowie, historię powstania tego miasta, wszystkie najfajniejsze atrakcje turystyczne, nie? No wiesz, no tam jest Dolina Śmierci, Wielki Kanion, Tama Hoovera, Most Londyński w Arizonie i tak dalej, nie? Więc wiesz, więc można się wybrać na różne tripy i pokazać to wszystko z bliska, no powiedzieć też historię tych miejsc. Wiesz, nie wiem, czy jest ktoś drugi w kraju, i znowu mówię to nieskromnie, no ale... No ale trzeba. Ale dupie z tym, no takie są fakty. Nie wiem, czy ktoś się tak jara wsopem jak ja od wielu, wielu lat. Od 2007 roku, chyba czy 2006 roku, nie przegapiłem żadnej transmisji z World Series of Poker, oglądałem wszystko od dechy do dechy. Czytam wszystko, jestem cały czas na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami, jakimiś aferami z tym, co się dzieje podczas wsopów. Więc mentalnie jestem przygotowany. Jestem przygotowany, jeżeli chodzi o wiedzę. Teraz tylko jeszcze muszę tam być, nie? I to jest ten problem, żeby tam właśnie się znaleźć i dojechać. No ale no, tak jak mówię, no, mam nadzieję, że w tym roku się to już, to moje marzenie spełni. No i będę mógł przekazać tą przynajmniej cząstkę wiedzy, którą gdzieś tam gromadziłem przez te wszystkie lata. A ja naprawdę jestem świrem na punkcie wsopa. Uważam, że to jest po prostu impreza, wiesz, no nie wiem, tenis ma wielkiego szlema, nie? I wszystkie te turnieje są legendarne, wielkoszlemowe, ale i tak uważam, że to jest pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje na wsopie, bo to się dzieje już od 50 paru lat. I jakby
wszystko, cała ta historia tego festiwalu, jak on się rozrastał, dlaczego jest taką wielką imprezą, jaką jest obecnie, otwartą dla każdego, bo to jest najważniejsze, nie? No, tak jak mówię, no, tak, znaczy tak jak pytałeś, masz siano na bilet, masz siano na wpisowe, kupujesz bilet, lecisz do Vegas, opłacasz wpisowe i grasz z największymi gwiazdami pokera przy jednym stole. No, żaden sport ci tego nie daje. To ja to będę musiał połączyć właśnie. Polecę sobie na galę UFC, w czasie który będzie World Series of Poker. No nie wiem, co ile są organizowane gale UFC. No myślę, że raz w miesiącu, chociaż nie, myślę, że jak będzie w SOP, to właśnie nie będzie wtedy gali UFC. Ale może po albo przed jakoś. No, ale na pewno można to połączyć. No, myślę, to... że będę polował. Bo kiedy teraz będzie? Kiedy lecisz? World Series of Poker w tym roku, zresztą co roku trwa. Od końca maja, 29-30 zazwyczaj się zaczyna i trwa mniej więcej do połowy lipca. Półtora miesiąca ostrej naparzanki przy stołach. No bo jak gdyby no, końcowym akcentem jest main event, chociaż też były od tego odstępstwa, no ale wrócili do tego, żeby tak było, więc finał, taki ścisły finał main eventu World Series of Poker, który wyłania kolejnego mistrza świata na następny rok, no to są stufinałowy 16-17 lipca w tym roku. Ilu graczy z Polski spodziewasz się spotkać tam? Mam nadzieję, że w związku z tym, że lecę ja, to będzie chciało polecieć ich jeszcze więcej niż zazwyczaj. No więc, no powiem tak, jakby tam na miejscu w Vegas było tak ze 30 Polaków przez cały ten okres trwania festiwalu, no to uznam, że to fajnie. Ilu ludzi w ogóle bierze udział w całym World Series of Poker? Kilkadziesiąt tysięcy. I jak będzie 300 Polaków, to będzie okej? No tak, no wiesz, no, z tych kilkudziesięciu tysięcy to umówmy się, że tam nie wiem, no 80% to Amerykanie. To Amerykanie, 10% to Kanadyjczycy czy 15% i reszta to reszta świata, nie? Więc to się tak mówi, ale no wiesz, no nie są to małe koszty przede wszystkim, tak? No więc oczywiście gracze zawodowi czy nawet półzawodowi, którzy regularnie grają i mają na to siano, to ich na to stać, ale wiesz, w Stanach, żeby gracz zagrał raz w roku ten główny turniej, czyli main event w SOPA, to wiele jest amatorskich lig, amatorskich gierek. Oni odkładają tam z tych gierek po $2, po $5 przez cały rok. I no, na przykład to jest piękne, no. Zwycięzca jakiejś lokalnej ligi w jakimś zadupiu w Utah jedzie jako reprezentant całego regionu, wszyscy tam trzymają za niego kciuki, kibicują mu, wiesz. Jest gość hype'owany po prostu na maksa. No a jak nie daj, znaczy, a jak daj Panie Boże, taki bohater dojdzie do stołu finałowego w SOPA, to się zdarza. Wbrew pozorom zdarza się nawet często, bo tak naprawdę to z jeden taki gracz totalnie amatorski na tym stole finałowym zazwyczaj co roku ląduje. Ze Stanów albo z innej części świata. No i wiesz, jakby no są to tacy, wiesz, ja nazywam to jednorazowy bohater, nie? O nim tam za chwilę wszyscy zapomną, ale wiesz, dla tej społeczności, z której on się wywodzi, będzie absolutnym bohaterem. Był kiedyś taki wesoły dziadek z Wielkiej Brytanii, już nie pamiętam, zajął 4. albo 5. miejsce kilka lat temu. Był charakterystyczny, bo chodził w takiej kwiecistej marynarce i kwiecistym kapelusiku. Przy okazji był jeszcze strasznie rozgadany i taki w ogóle, no wiesz, taki sympatyczny gość, gęba mu się nie zamykała, wiesz, dziwnie ubrany, starszy pan. No to wiesz, o nim film chcą nagrywać, czy już nagrywają po tych paru latach właśnie, jak to się stało, że on wylądował w tym Las Vegas na tym stole finałowym World Series of Poker w main evencie, w turnieju głównym, o tytuł mistrza świata, więc wiesz, więc to są historie, które w ludziach zostają na zawsze, nie? Takie historie tworzy w SOP. Jak to jest z polskimi zawodnikami, takimi lepszymi pokera? Czy oni afiszują się z tym, raczej ukrywają, patrząc na to, jak poker jest w Polsce postrzegany? Nie chcą się, oczywista sprawa, że nie chcą się zbytnio wychylać, wiesz, i nie chcą być na świeczniku, bo po co, nie? Oczywiście, wiesz, no, to nie jest tak, że nikt o nich nie wie wiesz, no, wystarczy zajrzeć na Hand'on Moba i zobaczysz, kto w Polsce w historii najwięcej wygrał.
abstrahując od tematu, muszę jeszcze wspomnieć, że właśnie Hendon Mob to jest ogólnoświatowa baza wszystkich danych wszystkich pokerzystów na świecie. Tam są wszystkie oficjalne turnieje zapisane i zaznaczone. Do tej bazy włamali się na polecenie najprawdopodobniej właśnie pana Jacka Kapicy pracownicy Ministerstwa Finansów kilka lat temu, żeby wykraść tą bazę, która jest ogólnie dostępna na stronie internetowej. To prawie jak gang Olsena, nie? I słuchaj, i mało tego, wykradli tą bazę, afera wyszła, oczywiście Kapica się nie przyznał, a Alex Dreyfus, notabene, który ma polską żonę Martę, pozdrawiam cię Marta serdecznie, właściciel Hendon Moba, po prostu wywalił loginy na Twitterze te parę lat temu i gdzie normalnie w loginach było Ministerstwo Finansów, jakiś oddział informatyczny w Radomiu czy coś takiego, nie? No i potem od tego momentu zaczęli wzywać po kolei według listy wszystkich naszych graczy do składania zeznań w Urzędzie Skarbowym, bo te wszystkie, pytają się mnie, czy te pieniądze są legalne, wygrane w Unii Europejskiej i tak są, tylko problem jest taki, że Urzędy Skarbowe o tym nie wiedzą. Więc szedłeś do pani Heli, która mówiła, kurwa, po co pan przylazł? Ja nie wiem, o co chodzi. A on, pani mi pismo wysłała, bo mi kazali, to wysłałam. No i to takie absurdy, rozumiesz? Takie absurdy. I ja przysięgam ci, że w tym nie ma słowa przesady. Ale ja ci wierzę. No, to po prostu takie akcje były i one trwają do dzisiaj, żeby to też była jasność, bo tam jeszcze jakieś niedobitki im zostały niewezwane, więc wzywają ich do dzisiaj. No i właśnie, i co chciałem powiedzieć, że jak spojrzysz na tą listę Hendon Moba, no to masz tych wszystkich graczy no, wywalonych wprost. Oni są po prostu wypisani po kolei, kto ile wygrał. Ale mimo wszystko nasi gracze no nie chcą się, wiesz, że tak powiem, no nie chcą być w tej chwili gwiazdami w telewizji, nie? I wiesz, i się afiszować i chodzić na wywiady, no dlatego zaprosiłeś mnie, a nie na przykład w, nie wiem, Limitlessa, tak? Który gra na absolutnie najwyższe stawki na świecie, nie robi tego w Polsce i wiesz, no i po prostu jest w tej chwili jedną z tą gwiazd największych światowego pokera, tak? Więc wiesz, no jakby biorę to na klatę i robię wywiady za nich, tak pół żartem, pół serio mówiąc. No ale wiem, że się nie za bardzo chcą chłopaki afiszować. Pewnie nie wszyscy, no bo tam jakby innym parcie na szkło nie przeszkadza, nie? I wiesz, i jakby są zawsze chętni do rozmowy i jak ich zaprosisz, to przyjdą i będą z tobą rozmawiać. No ale wiesz, no ale jak im zadasz pytanie, a ile ty chłopie zarobiłeś w tego pokera? To się lekko skrzywią, nie? I ci właśnie powiedzą pomidor na temat pieniędzy w pokerze, no. No bo nie jest to temat wygodny w tym kraju. No tak. Twoim ulubionym zawodnikiem jest Phil Helmut, mówiłeś. No, mam kilku, ale tak Phila tak lubię jakby sentymentalnie. Ja zawsze to był Phil Ivey albo Daniel Negreanu. To Phil Ivey'ego podziwiam wręcz, bym powiedział, jest przekosmicznym graczem. Jego historia notabene też jest mega ciekawa i to jest na oddzielny program, nie? Na oddzielny odcinek. To ci gracze, jakby jaką gracz, to ci gracze drogę przeszli do tego, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym są. Ale mam takich graczy też, powiedziałbym, z tego drugiego szeregu, których też bardzo lubię, bo są po prostu sympatycznymi gośćmi. Znam ich z jakichś tam różnych turniejów. Pogadałem z nimi parę razy i wiesz, no oglądasz to, co jak gdyby wyrabiasz sobie opinię na temat graczy z tego, co widzisz w telewizji najczęściej, tak? Jest teraz taka słynna, już w tej chwili słynna telewizja Poker Go, amerykańska, która no, skupiła w sobie jakby wszystkie najciekawsze wydarzenia pokerowe na jednej antenie, no to znaczy na jednej stronie internetowej, między innymi właśnie transmitują całe World Series of Poker, więc jeśli ktoś chce sobie obejrzeć, co się dzieje na WSOP-ie,
to zapraszam, pokergo.com, tam sobie można wykupić abonament jakiś tam nie za drogi i wtedy obejrzeć sobie całe te rozgrywki w SOPA, to co się tam dzieje, wszystkie stoły finałowe, znaczy no, wszystkich się nie da, no bo stu nie puszczą, bo wiele leci równolegle, no ale te wszystkie najciekawsze stoły finałowe, albo tam, gdzie na przykład któraś z gwiazd w mniejszym turnieju, który nie był planowany do transmisji, nagle awansowała do stołu finałowego i walczy o bransoletkę, nie? Bo to się też parę razy zdarzało, że po prostu dodawali ekstra relacje, no bo na przykład właśnie, nie wiem, Phil Helmut grało tam swoją 17 bransoletkę, na przykład, czy 16 jeszcze wtedy. No więc to się tak, wiesz, to się tak fajnie ogląda, bo ta realizacja jest na najwyższym poziomie światowym, naprawdę, no to jest przekosmiczna jakość relacji telewizyjnej i rzadko który sport tak naprawdę ma, no czy mówię u nas w kraju, ma taką jakość realizacji telewizyjnej jak poker w Stanach, nie? Bo to naprawdę są naprawdę no, mistrzowie świata w pokazywaniu tej gry, nie? Notabene, nie wiem czy wiesz albo czy widzowie wiedzą, ale pierwsze relacje telewizyjne na świecie w pokera zostały przeprowadzone dzięki Polakowi, bo to on wynalazł kamerki w bandach stołu pokerowego, do których się podnosiło karty do kamerki i realizatorzy pokazywali, co tam oni mają w kartach po kolei. Wymyślił to Żyd polskiego pochodzenia Henry Orenstein, który zresztą w ogóle ma na swoim koncie mnóstwo różnych fajnych wynalazków i między innymi właśnie wynalazł te kamery. Oczywiście później wraz z rozwojem technologii to ewoluowało do tego, że w tej chwili są czytniki w kartach, czytniki w stole, kładziesz kartę na stół, a tam już ktoś wie, co ty w realizatorce, co ty masz w kartach, nie? Jak wykłada się flopa, to od razu te karty też się zczytują. Cały system pokazuje co i jak na bieżąco, więc no, fajna teraz sprawa. Teraz tylko mieć znajomego w reżyserce, siedzi przy stole. Była ostatnio taka afera, żeby nie było. Była ostatnio taka afera, w której potencjalnie zamieszane były osoby z kasyna podczas gry kaszowej realizowanej na żywo, no ale ta afera... Mike Postl to był taki gracz, który po prostu robił jakieś niewyobrażalne rzeczy na stole, niewyobrażalne ruchy. No i wyszło, że gdzieś tam miał informacje skądś tam, nie? No ale jakby no, afera została tak lekko przytuszowana ostatnio. No. Mam tu pytanie od widza, już powoli musimy kończyć, chyba zostały takie dwa pytanka od widzów jeszcze. Który z eventów, na którym byłeś, wspominasz najlepiej i dlaczego? Ciekawe pytanie. Wiesz co, no zjeździłem za tym pokerem kawałek świata już. Ja myślę, że chyba nie event jako taki najbardziej utkwił mi w głowie, tylko najbardziej utkwił mi w głowie wyjazd do Makału jednak. Poleciałem tam, bo akurat jeden z naszych pokerzystów mieszkał tam w Makau, miał przepiękny apartament wynajęty i jak akurat to było w 2011 roku i akurat byłem w Cannes na jakimś festiwalu, tam grałem i on do mnie napisał jeszcze na gadu-gadu, pamiętam, co robisz, gdzie jesteś? Ja mówię, no w Cannes właśnie siedzę na jakimś festiwalu. On mówi, a co robisz, jak wracasz? Ja mówię, no nic, no nie mam planów. No to wbijaj do mnie do Makau, nie? No i zmontowaliśmy tam się z kumplem i wsiedliśmy w samolot. I polecieliśmy do tego Makału na jakieś tam dwa tygodnie chyba, czy trzy, już nawet nie pamiętam dokładnie. No i spędziliśmy czas w tym azjatyckim Las Vegas, nie? No i kurde, to był moment wtedy, gdzie to Makału tak bardzo mocno rosło w siłę. Te hotele dosłownie powstawały jak grzyby po deszczu. My tam przylecieliśmy akurat na otwarcie jednego z takich największych i najnowocześniejszych resortów, tak hotel plus kasyno. W ogóle bombowy. No, polecam wszystkim Galaxy, nazywa się to. Jest coś nieprawdopodobnego. No i wiesz, no i przede wszystkim graliśmy tam na miejscu.
No bo wtedy był, wtedy no taki nastąpił właśnie boom pokerowy w Makao i mnóstwo prosów grało. Mówiłeś się o tym, jak grałeś na jednym stole z Durem, nie? No, a obok mnie w tym Makao Dur też grał, tylko że ja miałem w staku tyle, że to nie wystarczało na jego małego blinda, nie? taka była różnica w stawkach. I naoglądałem się tam, wiesz, przynoszenia pieniędzy w walizkach, w torbach papierowych różnym tam azjatyckim biznesmenom. Generalnie cały wyjazd no zajebisty, nie? No, po prostu wrażenia mam stamtąd w głowie do dzisiaj. Polataliśmy po tych kasynach, pozwiedzaliśmy te hotele, te kasyna na miejscu. Super sprawa, no, każdemu polecam, kto ma okazję. No bo no w tej chwili mam głównie przede wszystkim przez pandemię, no to Makao bardzo mocno dostało po tyłku, no bo wiesz, pandemia, COVID w Azji, no tyle hasłowo ci powiem, będziesz wiedział, co się tam działo, wszystko pozamykane, wszystko z ograniczeniami, dopiero teraz niedawno zaczęło wszystko odpalać ponownie w Makao. No ale był już moment, gdzie Makao przekroczyło, jeżeli chodzi o dochody. Las Vegas? Przebiło Las Vegas, tak. I to już było tam przez kilka lat z rzędu grubiej w Makao niż w Vegas. No rynek na pewno większy, nie? Rynek większy, wiesz, przede wszystkim kasyna nowsze, nowocześniejsze, ładniejsze, fajniejsze. I wiesz, i jakby, no wiesz, jak jest coś nowego, no to wszyscy lecą tam na miejsce, nie? A jeżeli miałbym powiedzieć o takim jednym evencie, to który mi zapadł w głowę z jakiegoś powodu, to chyba byłoby to Party Poker Millions w Barcelonie, bodajże w 2017 albo 2018 roku, nie pamiętam, ale pamiętam za to, że to był turniej, po którym oficjalnie spojrzałem w lustro i stwierdziłem, że umarłem. Po prostu moja twarz była tak zmęczona, to było tak wyczerpujące 7 dni pracy po kilkanaście godzin na dobę, że ja po prostu myślałem, że fizycznie nie dam rady dociągnąć do końca. Po prostu fizycznie nie dawałem rady, nie wyrabiałem. Było tam bardzo dużo Polaków, była przeogromna sala turniejowa. Te turnieje były porozpieprzane po różnych kątach. Ja musiałem biegać, robić te kilometry. Bardzo, bardzo byłem wtedy zmęczony i naprawdę, wiesz, no, ja już miałem taką relację, którą prowadziłem 19,5 godziny. To jest moja najdłuższa relacja na żywo, którą prowadziłem. No ale tam generalnie prowadziłem takie 14-16 godzinne relacje każdego dnia. Potem wracałem do hotelu i Abarot po paru godzinach snu dosłownie, Abarot to samo przez cały tydzień. No nie wiem dlaczego, ale tam było bardzo fajnie, bo też Polacy mieli fajne wyniki, ale pamiętam, że bardzo mocno cierpiałem po powrocie z tej Barcelony. No i ostatnie pytanko też od widza. Największa wtopa przy stole. Nie mam na myśli samej rozgrywki i sytuacji typu nieudany blef, tylko coś na zasadzie wtopy obyczajowej na przykład. Dobre pytanie, ale odpowiem tak to lekko wymijająco. To znaczy, gdyby zapytać moich kolegów pokerzystów, którzy, że tak powiem, byli świadkami mojej gry w latach, no tam powiedzmy początków mojej kariery, no to pewnie mogliby powiedzieć, że tam w zasadzie codziennie coś takiego odpierdalałem, przepraszam. Ale taka była prawda, bo ja byłem bardzo emocjonalny, nie? Znaczy bardzo mocno przeżywałem wygrane, bardzo mocno przeżywałem porażki, pewnie jeszcze mocniej niż te wygrane. Generalnie jestem bardzo ambitnym człowiekiem i całe życie jestem sportowcem, wiesz, jak to połączysz razem ze sobą, do tego dodasz choleryczny charakter i wiesz, i jakieś tam powiedzmy niezaspokojone żądze, nazwijmy to, podczas gry, no to daje to mieszankę wybuchową,
A już wspominałem, że moim ulubionym pokrzywdzącym jest Phil Hellmuth, który potrafi sobie wybuchnąć. No więc jakby, no to ja właśnie byłem taki polski Phil Hellmuth swego czasu. No więc miałem takich, na pewno miałem tam, wiesz, no tam słynna legenda opowiada o tym, że w Wiedniu na turnieju kopałem w śmietnik, co jest trochę nieprawdą, jest to wyolbrzymione. Nie, no bo w ten śmietnik kopnąłem, ale przypadkiem. Rzeczywiście, no tam po jakimś przegranym rozdaniu, ale to był naprawdę przypadek. No, chciałem kopnąć w nogę od stołu, a nóżka mi się omsknęła i dostał śmietnik. Ale, no, ale to jest taka właśnie z legend, które gdzieś tam za mną krążą, ale no, miałem takich, wiesz, takich wybryków przy stole sporo. A jeszcze przy okazji, no, lubię sobie trasztokować. Trasztok jest ważny. Wiesz, no, że to jest ważne. W każdym sporcie. No właśnie, ale nie, ludzie tego nie do końca rozumieją, tego fenomenu. W sportach walki to jest bardzo... Ale i w pokerze widoczne. Jest bardzo często spotykany i stosowany, jak ktoś umie to robić. No a ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam to robić. I chociażby dlatego, że wiem, że przynosi to po prostu pożądane efekty, nie? To, no to lubię sobie tak troszeczkę właśnie mocniej pocisnąć jak przeciwnikowi. No bo jak wiem, że ma słaby łeb i za chwilę się ugotuje, no to wiesz, no to za chwilę będzie go łatwiej ograć. Będzie grał przeciwko mnie, nie będzie podejmował racjonalnych decyzji i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, do czego służy trasztok? No trasztok służy do tego, żeby komuś ugotować łeb. W sportach walki to nie do końca wiem, jak to wygląda, bo szczerze mówiąc w ogóle się nie interesuję sportami walki, a wręcz ich nie lubię, to znaczy nie przypadam za mordobiciami, ale wiem, że na przykład wiesz, no w wielu sportach, no nawet słynna akcja z ostatnim meczem Zidana, gdzie dostał czerwoną kartkę za akcję tak, z materacji, któremu wyjechał z bani. No to przecież to jest czysty trasztok, tak? No i Materazzi dokładnie osiągnął to, co chciał osiągnąć. Tak samo, wiesz, nawet w tenisie, niby w sporcie dżentelmenów stosuje się trasztok i tak dalej. No więc również nie uważam, żebym miał tego nie robić, jak lubię. Jeszcze jedno pytanie mam, zapomniałem całkiem o tym, a wpadło mi do głowy, jak tutaj jechałem na ten program. No bo... Praktycznie nie mamy w Polsce w żadnych mediach pokera, nie mamy go w telewizji, nie mamy go nigdzie. Ostatnio kanał sportowy zrobił taką edycję z pokerem. Też musieli się przy tym nagimnastykować, bo nie mogli tego zrobić chyba u siebie na kanale na YouTube. To znaczy, powiem tak, nie wiem czy wiesz, ale ten projekt to jest jakby mój w kanale sportowym. No to znaczy no to już, pomysł, no to... pomysł jest mój. Na szczęście znalazłem kogoś takiego jak Krzysiek Stanowski, któremu się ten pomysł spodobał. Ale to jakby ja wyszedłem z tą inicjatywą do Stanu, powiedzmy w mniejszym trochę wymiarze, a on mówi, dobra, jedziemy z tym na całość, nie? Robimy to u nas. Tam jest problem tylko z YouTube'em taki, że nie ma tego na YouTubie, dlatego że po prostu YouTube sam w sobie ma odpały i lubi sobie tematy pokerowe przyblokować, nie? YouTube ma odpały na temat przeróżnych rzeczy. No tak więc właśnie, więc jakby znając to, co oni robili wcześniej z... Wiesz, Daniel Negreanu ma poblokowane swoje vlogi na YouTubie, bo któregoś dnia mu YouTube włączył guzik off i przestały funkcjonować, więc bezpiecznie było to robić po prostu na stronie. A był to też również jakby taki argument do tego, żeby te nasze programy pokerowe zrobić właśnie przy premierze, o tak, tej strony, nie? Sprzedaje się to, jeżeli chodzi o oglądalność, całkiem fajnie. Ile było edycji? Znaczy, nagraliśmy do tej pory 5 odcinków, no teraz będziemy jak gdyby, no później był mundial, po mundialu tam wiesz... Ile jest opublikowanych? Wszystkie 5 już? Tak. Ja chyba 2 widziałem na razie. Jest już 5 i z tego w 3 ostatnich zagrało 3 naszych takich znanych prosów, tak. Więc zagrał Marcin Chorecki, słynny, legendarny góral, z którym notabene też będę właśnie... dzielił chatę w Vegas w tym roku, bo on też się wybiera.
Był Kacper Pyzara i był Dominik Pańka. I oni tam też zagrali. Bardzo fajne te odcinki z nimi wyszły. Bardzo ładnie się pokazali jako ambasadorzy tej gry w gierce z celebrytami, nazwijmy to, i znanymi osobistościami. Więc no i też no ja dzięki temu też poznałem tam paru chłopaków, no, którzy, umówmy się, no pokerem nie zajmują się tylko w kanale sportowym, tak to ujął. I wręcz kilku tak już zaczęło regularnie odwiedzać kluby pokerowe w Warszawie. No więc tym lepiej. No, ja uważam, że to fajnie, że znane osoby nie wstydzą się tego, że grają. Bo jest takich osób mnóstwo. Wiesz, no daleko nie szukając... Nie ma czego się wstydzić chyba. Ale no widzisz, no daleko nie szukając. Robert Kubica, nie wiem czy jeszcze gra, ale swego czasu był zapalonym pokerzystą. Notabene Roberta poznałem na bowlingu właśnie i tam żeśmy się poznali, kiedy on jeszcze w ogóle jeździł w jakiejś formule Renault, nie był taką gwiazdą, jaką był, i pamiętam jak dzisiaj, jak się czerwienił, jak ktoś podchodził do niego z serwetką na kręgielni po autograf prosić. A potem już jak był w BMW w Formule 1, to zaprosiliśmy go razem z organizatorem festiwalu Unibet Open, zaprosiliśmy go do Portugalii, do Vilamoury na festiwal i też bardzo chętnie przyjechał. Rozegrałem z nim mnóstwo pojedynków jeden na jednego w online, bo żeśmy sobie swego czasu taką rywalizację prowadzili. Sami ludzie nie wiedzą nawet, że ktoś tam swego pokera gra. Wiesz, nasi skoczkowie narciarscy rżną regularnie w pokera. Nasi siatkarze, to z tego co udało mi się ustalić, to większość. Teraz ostatnio na aukcji na WOŚP firma Fama zrobiła taki specjalny stół pokerowy, który wystawiliśmy na pokerowych aukcjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I kto kupił ten stół? Był taki czerwony? Ten taki czerwony, no, tak. Wiem, który, no. Wygrał Kacper Tobiasz, który zrobił zrzutę z innymi piłkarzami Legii. I teraz stoi ten stół w ośrodku Legii. Powiem tak, no nie kurzy się. Nie? więc wiesz, i tak dalej. No, jakby też o wielu osobach na przykład nie mogę powiedzieć, bo wiem, że grają doskonale, wiem, bo nawet z nimi grałem, a sobie no nie do końca życzą, tak? No bo właśnie gdzieś to tam ten ich publiczny wizerunek może ucierpieć. No ale jest takich osób naprawdę mnóstwo i to nie tylko sportowców, ale i wiesz, aktorów i no bo wiesz, no na przykład Michał Wiśniewski, no to wszyscy wiedzą od dawna, że on gra w pokera, tak? Ale nie tylko oni, no tak bym to ujął. No, myślę, że to grono, nazwijmy to, celebrytów czy znanych osób z tych pierwszych stron gazet. Teraz się nie mówi gazet, bo gazety już nie istnieją, ale z pierwszej strony Pudelka, o tak bym powiedział. No to mnóstwo gra, no po prostu mnóstwo gra. Do mnie piszą to czasami takie osoby, że ja nawet nie wiem, kto to jest, nie? A dopiero potem się dowiaduję, że on ma na przykład 500 000 fanów gdzieś tam na jakimś Instagramie, nie? A ja, wiesz, no nie, to mówię, stary człowiek to nie ogarnia tych wszystkich młodych gwiazd, ale rzeczywiście no rżną wszyscy dookoła w pokera, nie? No także co, drodzy widzowie, World Series of Poker możecie oglądać, możecie obejrzeć 5 odcinków na kanale sportowym, gdzie mamy o pokerze. Ten wywiad to musicie obejrzeć. My musimy już kończyć, bo i tak jesteśmy grubo po planowanym czasie, no ale to się wytnie. Uprzedzałeś, że będą problemy. No uprzedzałem, bo ja wiem po prostu, że jak ja się rozbujam, to słuchaj, na nie ma przebacz. Zakończenie. Dla każdego gościa do wyboru. O. Czapeczki lubisz, to jest mojej firmy, MyMMA, do wyboru kolor, proszę sobie wybrać. Nie, no to ja wiadomo, że czarną. Tak myślałem, ale wyjąłem resztę z grzeszności. Nie, no ja jestem, wiesz, widzisz, jestem taki bardziej w kolorach ciemnych, lubię się ubierać. No, dziękuję, tak. Dziękuję pięknie. Także MMA coś w ogóle kompletnie się nie interesuje. Nie musisz. Kompletnie się nie znam, ale z przyzwoitości zerknę na twoje inne wywiady, bo czytałem tam w komentarzach, że niektóre są świetne, więc
Więc zerknę sobie. Także co, drodzy widzowie, mam nadzieję, że Rafał da mi się jeszcze zaprosić. Może po powrocie z Las Vegas, może nagramy jakiś dłuższy odcinek. Nie wiem, czy się da dłuższy odcinek nagrać. Oj, da się, spokojnie. O stricte pokażę. Puść mi lejce tylko. Zrobi się. Także co, mam nadzieję, że wasza ciekawość a propos sytuacji pokera w Polsce została zaspokojona. Rafał Gładysz był moim gościem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. I co, trzymajcie się, do zobaczenia.